Co? Nowka sztuka. Nowka sztuka? O nie, ja teraz nowka sztuka. Ale Nidza, weź to. Weź to? Pokaż, co tu jest. Dawaj. Kurwa, fikałka. Aha, tu jest coś o tym generatorze pary. Jest coś opisane, dobra, to zaraz, zaraz weźmiemy. I co jest? Poczekaj, tylko żebyś nie wyrzucił tego. Nie. Tak. Byłam właśnie z przyjaciółką na jedzonku, po prostu się spotkać i pokażę Wam od razu, jakie zakupy zrobiłam przy okazji. W Biedronce jest promocja właśnie na wszystkie rzeczy do prania i sprzątania. Drugi produkt minus 70%, także wzięłam sobie dwa Silany, bo niestety tych kurczę Edenów, perfumów do prania już nie było. Tutaj ocet, jakieś tam rzeczy do jedzenia, no mało istotne. A do sprzątania wziąłam sobie jeszcze tutaj płyn do szyb i wziąłam sobie mleczko takie, bo chcę ramy okien tym umyć. Ale to musicie już na drugą kartę Biedronki, bo niestety tylko dwie rzeczy mogą być wbite. I byłam też w Rossmanie, bo potrzebowałam trochę rzeczy, a nie chciałam już znowu zamawiać schebę. Także kupiłam sobie taki proszek właśnie, który dba o naszą pralkę, coś w stylu właśnie Calgonu, z tym, że jest dużo, dużo tańsze, bo kosztował 13 zł. Wzięłam sobie też taką maskę nawilżającą, bo mam obecnie jedną z olejkiem kokosowym i niestety bardzo puszy mi włosy, bardzo, bardzo. Także stwierdziłam, że sobie kupię coś innego, a tamtą wykorzystam w międzyczasie. I wziąłam sobie też taką właśnie tutaj odżyweczkę z truskawką, jakaś bardziej naturalna to jest odżywka, zobaczymy, czy faktycznie taka będzie, bo w skład nie zaglądałam, także zobaczymy, jak będzie u mnie działać, podobno do włosów zniszczonych, więc zobaczymy, no mam nadzieję, że faktycznie jakoś wygładzi mi te włosy. Był też szampon z tej serii, ale nie brałam, bo wziąłam sobie tutaj inny, zaraz Wam pokażę. Wzięłam też przyspieszacz do opalania, pierwszy raz właśnie, nigdy jeszcze nie miałam z Nivei, w ogóle nigdy nie miałam chyba żadnego produktu z Nivea do opalania, tak mi się wydaje, po opalaniu miałam, ale do opalania nigdy nie miałam, także sobie wzięłam, bo była promocja w Rossmanie i kosztował tylko 27 zł, a przedtem chyba prawie 50, jakoś tak, także no o połowę ceny taniej. A wzięłam go ze względu na to, że właśnie zawsze kupowałam ten przyspieszacz z Ziai, natomiast go już nie było, a po drugie widziałam w innym sklepie, że już kosztuje 17-18 zł, a zawsze w zeszłym roku już kupowałam go po 9 chyba, więc stwierdziłam, że wypróbuję coś innego. Wzięłam sobie tutaj jakiś olejek przed goleniem, zobaczymy, podobno nie ma być żadnych podrażeń i tak dalej, więc zobaczymy, jak on tą skórę tutaj wypielęgnuje. Wzięłam dla małego taki spray właśnie z SPF-em 50 i też z myślą o moich tatuażach, żeby je tutaj szybko prysnąć i żeby były chronione. I to też było w promocji z 50 coś chyba na 27, a o 29, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, ale coś w tych granicach. Wzięłam sobie szampon, on też był tani, 4 z groszem kosztował, tak jak właśnie tutaj ta odżyweczka, chyba 6 ona kosztowała. I to jest do włosów właśnie farbowanych i tonowanych, także idealnie dla mnie. I wzięłam sobie też peeling z olejem kokosowym, bo uwielbiam właśnie zapach kokosa w kosmetykach, także zobaczymy, jak będzie działał, dam Wam oczywiście znać. Wzięłam sobie też patyczki, no po prostu, i wzięłam troszeczkę zapas maseczek, zrobiłam, bo były w promocji chyba za złoty 30, złoty 19, nie wiem, bardzo, bardzo tanie. Tu mamy aż dwie sztuki w jednym, także wiecie, groszowe sprawy jedna maseczka, a ja bardzo lubię z Isany maseczki takie nawilżające właśnie, tak te do odrywania tak średnio, ale właśnie te nawilżające bardzo, także wzięłam sobie tutaj takie
Dwa rodzaje to są po prostu, ale wzięłam po kilka sztuk. Ręczniki papierowe też były zresztą w Biedronce w promocji, a tutaj Wam pokażę, byłam też w Kiku i kupiłam tylko właśnie te organizery na przyprawy, bo ja mam z Pepko i są bardzo takie małe i niestety mam tyle przypraw, że one mi się nie mieszczą. Znaczy się, no dobrze, że mam dużo przypraw, ale nie mieszczą mi się po prostu. O i widzicie, przedtem kosztowało dyszkę, a teraz 5 zł jeden, także fajna promocja. Dlatego sobie wzięłam, bo będę sobie teraz tutaj sprzątać wszystko codziennie, jakieś pomieszczenie sobie zrobię w urlopie. Przed wyjazdem właśnie na wakacje. Także takie tutaj zakupy. Co wyłowiłeś? Okulary. Ale obślizgłe, fuj. Co? Obślizgłe. Dawid. Nie wiem. Mały jojo. Czekaj, uważaj, żeby pod altankę znowu nie poszedł. To ja jechałam teraz i znowu nie. Nie, nie rzucaj go trawą, ja to będzie brudny, nie wolno. A na wiosnę on zmienia kolor? Futro zmienia, kolor nie. Jaki? No na takie lżejsze. Takie? Teraz ma teraz jak na zimę to ma grubsze, teraz ma takie cieńsze chyba, wiesz, nie wiem. W sumie. Ale jakoś tam zmienia. No ta mała też. Ona się zainteresowała jedzeniem zamiast bieganiem. Idź, bo nie wiem, czy możesz to jeść. Idź, biegaj sobie. Ona chyba nie lubi biegać. Opatrz, piłkę. Masz, może piłką się będziesz bawić? Okay. Zobacz, mała, to zobacz. To taki cień. Ale dobry taki domek idzie. Wtedy u nas łazach. O, zaczyna kicać tu. Kici. Chyba ona jest z tego domu. Kici. Piłkę trzymaj. A mówię, ja tu miałam piasku do królika. Piasku? No. Nie, no. Też mlecz? Nie, nie dawaj. Nie jest mlecz, to jest kwiat. Nie dawaj, bo zdechnie. A mówię, ja mam tym worku coś mam, tam do króliczka mam to. Nie, co? A bo ty to poszukam. A ja miałam fajne, myślałam, że jest co? Taką zachodę, ma taką, wiesz co? Co? No pęknie ci ten stolik.